O kurczę, widzowie, co to był za sen? Co to był za sen? Jejku. Dobra, o Emilii, coś się chyba wydarzyło, bo ten sen tak na to wskazywał, ale ja mam nadzieję, że nic się jej nie stało. Mam nadzieję, że to był tylko sen, to był tylko sen. Ja to nie jest żadna moja prawda, to nic, to się działo tylko w mojej głowie, widzowie. To się nie wydarzyło, ale zaraz pójdziemy do Emilii, to oczywiście sprawdzić, czy wszystko u niej w porządku, ale nie chcę takich snów, nie chcę takich snów, one są bardzo niefajne. W każdym razie, na samym starcie poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, ponieważ szukając tablicę gdzieś tam, muszę wam powiedzieć, że mamy 208 tysięcy subskrypcji. Dziękuję wam bardzo, nie tak dawno wbijaliśmy 200 tysięcy, a tu już za chwilę będziemy wbijać 210. Niesamowite tempo, widzowie, dziękuję wam bardzo. 73 tysiące na plusie i 71 tysięcy na kanale vlogowym. Serdecznie zapraszam na kanał vlogowy, tam się wczoraj pojawił nowy film, więc możecie wbić i zobaczyć. Będzie mi bardzo miło, jak oczywiście tam ugościcie. Linki wszystkie są oczywiście i na końcu są adnotacje tam odnoszące was do właśnie tego kanału. Więc dobra, lecimy do Emilii, zobaczymy, czy u niej wszystko w porządku, bo Yeti coś się ostatnio kręcił tutaj wokół jej hawiry. Nie podoba mi się to totalnie, patrzcie, co jej tutaj zrobił. To było u niej na odcinku się tu działo. Wysadził jej tutaj wejście i zamurował śniegiem. Mega brzydkie to jest. W ogóle to trzeba by było się tego pozbyć, ale nie ma nawet łopaty. No nic, trudno, zejdźmy na dół, bo ona gdzieś tam powinna być w tym swoim bunkrze, więc zejdziemy, zobaczymy, co ona tam wykminia. Dobra, jest zamurowane, czyli myślę, że nic się nie stało. Dobra, to tylko zły sen, tylko zły sen. Widzowie, to się nic tutaj nie wydarzy. Dobra, schodzimy na dół, myk, pum. Dzień dobry, co? Co tam powiesz? A czemu tu jest taki... Czekaj, to tak zawsze to było? No. Ja mam wrażenie, że tu znaczy, nie, kiedyś było w ogóle tak, że to była tylko jedna kratka, ale stwierdziłam, że zbyt często się tutaj zabijałam. Aha. O to i dałam. Co ty masz, kamizel? Co ty masz na klacie? Co mam na klacie? Co ja mam na klacie, stary? Weź mi to, zabierz! Co to jest? Ty masz bombę jakoś! Czekaj, nie zbliżaj się do mnie! Nie zbliżaj się do mnie! Ej, dobra, bez takich akcji, stary. Co ty masz? Skąd ty to masz? Skąd ja to mam? Dlaczego ja mam stary bez to? Dobra, ja nie wiem. Proszę, weź to. Ja nie chcę tego robić, nie proszę, szczypcą musi mnie uratować. Ja miałem sen. Jest tam z tyłu rozpięcie, da się dościągnąć? Widzisz? Czekaj. No, rozpięcie jakieś z tyłu. Nie da się ściągnąć tego. Czekaj, ja miałem sen i to jest najgorsze. Ja, Boże, to się jednak wydarzyło. Miałem sen, w którym mi się śniło, że Yeti tu przyszedł do ciebie, że właśnie tu przyszedł na to twoje łóżko i coś ci zrobił, jakby on tutaj wyciągnął miecz w tym śnie. Ale widocznie on wyciągnął ten miecz i nie wiem po co w ogóle, ja co mam zrobić? Jakąś bombę na klatę założył. Nie, czekaj, na spokojnie, ty masz bombę, kurde, na sobie. Masz rację, odsuń się ode mnie, to nie ma na sobie bombę. No przestań, powinieneś mi pomóc, siedzimy w tym razem, jak ale my się razem, my razem. Nie, dlaczego chcesz mnie pociągnąć ze sobą do grobu? Nie rób tego. Sama. No ale to nie... Dobra, spokojnie, czekaj, musimy przeanalizować sytuację. Dobra, podsumowując wszystkie za i przeciw. Jaki jest za posiadania bomby? Nie, żartowałem, no nie ma żadnych za. Ale po prostu podsumowując to, że masz bombę na kamizelkę jakąś taką dziwną, no to mamy problem. No, mamy. W sumie to ty masz. Taki... Nie wychodź z tego bunkra. Nie, siedzimy w tym razie. Jak ja pewnego dnia usłyszę takie BUM, to przyjdę posprzątać. Aha. Nie no, żartowałem. Aha. Dobra, nie. Wiesz co, nie wiem, co mamy z tym zrobić, nie wiem. Zaryzykujmy. Tylko, że ja mam fire aspect na mieczu. Boję się, że chciał uderzyć, Nie, absolutnie, nie ma opcji. Po prostu, wiesz... To jest łatwopalne, przecież chcesz mi wysadzić już. Nie, to wiesz co, czekaj, kurczę. Bzyku jest na serwerze, choćby się Bzyka spytać. Bzyka? Naprawdę nie było lepiej, tak. Lepszej osoby, żeby się go spytać o to, co mam zrobić z bombą. No, aktualnie, jak popatrzysz sobie, nie ma lepszej osoby na serwerze, która mogłaby nam powiedzieć, co z tym zrobić, wiesz. Dlatego spytamy się go, zobaczymy jego reakcję, też w ogóle jestem ciekaw. Jakby on pewnie pomyśli, że to prank, nie? Dobra, chodź. Czekaj, kurde, bo ja nie jestem taka szoka, wiesz, jak to jest ciężkie. No, domyślę, to wstałaś z łóżka i nie zauważyłeś, że masz coś na klacie? No, kurde, no nie wiem, no myślałem, że po prostu mi się przytyło trochę, no. 3 kilo w tył czy w przód. A, nie robi różnicy, tak? No okej. Okay. Dobrze, no tak, jak już się waży 300 kilo. Żartowałem! Nie, wiesz co, teraz to sobie idź sam do Bzyka, wiesz co, ja ci po prostu... Dobra, okej, okay, ja mogę pójść sam, ci, żebyś... To był taki żart. Chodź. Nie był żart, będziesz ważyć 300 kilo. No nie, to był żart, to przecież nie ważysz 300 kilo. Jakbyś ważyła 300 kilo, to byś nie wyszła z tego łóżka w ogóle. Bo ta woda by cię nie wypchnęła w ogóle do góry. Dobra, idziemy do Bzyka. Ty, ej, co tu się stało? Halo?
Halo, bzyku, co ci się stało? Co ty? Czemu ty płaczesz? Co się stało? Dlaczego tu nie ma twojej chaty? Gdzie jest mój dom? Mój domek! Mój dom został zjedzony przez Yetiego! Ej, to... Mamy podobną informację. Zajęto go ta bomba z Emilię. Też bym bolała, żeby kurde z Yeti mi zjadł dom, niż mnie wysadził. Ty faktycznie, jaka bomba postawiona! Yeti bomb has been planted, wiesz? Nie, to nie jest. Matko, nie! Nie, Emilia, to trzeba ściągnąć jakoś. Już? Fajnie. No, Yeti podłożył pakę na bombsite M. No mówię ci, to nie jest kolorowo. Yeah. Ale ja mam spokojnie, my ją rozbrajamy. Ja mam on nożyczki ma. Rozbrajamy tą pakę, czekaj, uważajmy. Ja, to może tylko trochę zaboleć, ty, nie? Nie przetnij złego kabla tylko, nie? Właśnie, wiem, zły kabel. Czekaj. Dobra, no masz do tego. To wytnijcie, wytnijcie, a ja się tu usadowię. Dobra, no Emilia, fajnie. Słuchaj, cześć, jak widzisz, mam rozwalony dom, jest mi bardzo przykro. Nie mam tutaj żadnego stołu operacyjnego. Mam plan. Ale nie martw się. A jakby tak tą bombę próbować rozbroić bądź detonować, zależy co się stanie, to może już pod twoim dokiem, skoro tak jest zniszczony, tam zejdźcie do... Wow, no nie, no właśnie, co to ma być? Ty przysłałeś Emilię, żeby mi wysadziła chatę, tak? Chopie, no, ale ja nie miałem pojęcia, że ona już jest w takim stanie, a poza tym ta bomba... Nie, ja wiem, co ty chcesz zrobić. Ale ta ty bomba to już tylko przysługa dla ciebie, ty pozbędziesz się fundamentów chociaż tu. Ty, ja tu śniegu jest. Proszę. Fakt. Tutaj śnieg jest wszędzie, nie? Możecie mnie to ściągnąć, proszę, no. Czekaj, ale ja mam lepszy pomysł. Pozwól, że się przyjrzę. Szczypson, ja mam giga pomysł teraz. Brak pomysłu. Gdy się patrzysz, słucham. Widziałam to. Dobra, ale akurat masz pakę pod zaplantowaną na klacie, no to co działać? Mam dobra, pomysł, no, patrzcie. Słucham. TNT pod wodą nie wybucha. To w takim razie nie ta bomba wybuchła. No ale kurde! Zapraszam do wody! Zapraszam do wody! Emilia, pod wodę, dawaj. Normalnie. Nawet nie ma wody. Dobra, daję nożyce, Nożyce. Chodzisz pod wodę. Nie, nie ma takiej opcji. Ty masz siłę kable. W takim razie ty ze mną razem chodzisz pod wodę. Ale dlaczego? Nie. Stańmy obok siebie. Popatrz. No ale kurde. Popatrz, kto ma pakę? No ja kurde, przestań, no proszę was, no musi mi to ściągnąć, nie wejdę do wody z materiałami materiałami. Nie, dobra, mam pomysł. Może ona ma i rację, jeszcze tsunami wywoła. Ja potrzebuję sapera. Nie no, tsunami. A znamy jedną taką piosenkę. Ale patrz, nie, dobra, boisz się wejść do wody, dlaczego Emilia? Nie mam pojęcia, ale teraz się nie będziesz bała, patrz jak cię zamkniemy pięknie, o, tutaj o. Byk. Nie, patrz, przestań, no to jest plan. No, ja tam nie. Zobacz, nie, no ja tam nie wchodzę. Patrz, co ci ogarnę jeszcze tam zaraz, jest, patrz to. Nie, no dobra, to już jest niekoleżeńskie, to jest niemiłe, że my ci tutaj próbujemy zdjąć tą no, bombę. No kurde, no nie próbuję, patrz. No okazujcie mi iść do wody, albo... Patrz Emilia, co ci tu załatwiam w tym momencie. Pa, nawet tu wody... A, będziesz miała tu wodę dalej. No bo to nie jest ta wersja, Szczypsonie. No, tak mi się właśnie przypomniało. Daj mi tą klapę drugą. O, drzwi, właśnie, drzwi. Nie działają drzwi, co ty? Nie, działają. A, działają, no dobra. No, Emilia, zapraszam do środka. Nie, ja nie chcę iść. Nożyczki masz? Nie, no spokojnie, nie. No spokojnie, co to ty, Emilia? No bo prawie wpadłam do wody, no. No dobra, ale to jeszcze nic nie zmienia, wiesz. Dawaj do środka. Weź to, no, weź tam do środka. Na spokojnie. Dobra, jest okej, okay. Jest git. Teraz słuchaj nas uważnie. Emilia, proszę, to nie o to chodzi, przetnij kabel. Nie no, musisz przeciąć kabel. Nie będę nic ciąć. Ty masz powietrze, czy nie? No proszę, no nie mam powietrza, wypuśćcie mnie stąd. Ja nie wiem, czy to... Ale nie umierasz, to znaczy, że nie masz, że masz powietrze. O ty nie, czekaj, trzeba ją zamurować. No przestańcie nie murować, mam 3 bąbelki. Bąbelki! Jeden, no umieram! Bąbelki! No proszę! No dobra, dawaj. Proszę, wychodź, nie na mina, żartowałem sobie, ja tego trochę mam, tego obsidianu, ale... To był tylko taki prank, no myśleliśmy, że bomba nie będzie miała powietrza, no, tak to, jak ty. Musisz przesiąść. I wybuchnie sama, nie? No właśnie, taki był plan. Wybuchnie. No ale w obsydianie nikt nie zostanie Ale dlaczego my się denerwujemy w ogóle? Przepraszam bardzo, jeszcze nikt nie ucierpiał. No właśnie. A jakby były drzwi, jakbyś postawił tam drzwi, szczypcą, bo ty postawiłeś drzwi, no to koniec, no, bo te TNT nie byłoby pod wodą. Jakieś kabelki, nie wiem, weźcie w internecie, poszukajcie jak rozbroić bombę. Staję tam przy tych drzwiach. Proste. Już nie obudujemy cię obsydianem, ale staję chociaż pod wodą. W razie gdyby klepło, to po prostu wiesz.
Może tego, no. Może nawet łóżko ci tam posadzimy, żebyś miała co no, tam pić. No, może ci zbudujemy jakiś domek pod wodą. No, o, co wy robicie? To jest dobry plan chyba, nie? Nie, Emilia, powiem ci w ten sposób, jak wejdziesz z wody, to my się obrazimy, to my się ciebie przestraszymy. Będziesz większym zagrożeniem niż Yeti, no bo nie wiadomo jaki wielki jest wybuch tej bomby. Właśnie. To może być wybuch typu TNT, a to może być wybuch typu bomba atomowa i całe rozwali paliwo. Dokładnie. No więc wiesz. No i boimy się ciebie bardziej. No kurde, no co to ma być w ogóle? Nie czuję żadnego wsparcia, nie wiecie co ja muszę zrobić. Ale ty chcesz sobie paliunowo nam rozwalić? Ale my cię wspieramy całym serduchem. Nie odzwodziło, co do mnie. Ja powiem mamy, ja przepraszam, po prostu nic zrobicie. Nie, dobra, trzymaj się 3 metry, zachowujemy dystans, jakbyśmy byli... No nie no, Emilia, nie płacz, no będzie dobrze. Jakoś to rozbroimy, ja umrę, zyku. No, no. Jakieś pomysły? Jakaś, prawda, pomysł, słuchaj, skończyły mi się już wszystkie szampańskie... Mi się skończyły, zanim zdążyły się zacząć, ty. Ja nie wiem totalnie, co ja mam z tym zrobić. O, mam pomysł, dobra, mam giga pomysł. Słuchaj, Emilia, dobra. Chodź tutaj, trzeba ogień rozwiązać ogniem, czy jakoś tak się mówiło. No nie wiem, no nie wiem. Bierzesz, dawaj redstone'a do łapy i jak wybuchnie, to wybuchnie, jak nie wybuchnie, to nie. Musimy sprawdzić, czy zawleczka jest już tutaj. Nie. I zobaczmy, czy odpali to TNT, jak zacznie odpalać, to wychodzisz z serwera. Hop. Siema. O, jest blisko, ej, dobra, coś się zabrała. Stało. Może fajerwerka? Fajerwerka. No kurde, ej, może wystrzelili Emilię jak tą fajerwerkę, tak do góry. Oglądaliście to history? No, może przypniemy do niej taką rakietę, jak do Baza Astrala, ty, ja, i se pofrunie. Ej, a może do lawy, co? Bo tu jestem wieżowiec, może do lawy Emilię wrzucić, co? No kurczę, co to jest, ja to pierwszy raz widzę. Ja też to widzę pierwszy raz. Nie byłby żywy, że wiem, że widz. Ale koks. Dobra, nieważne. A spróbujcie klikając cały czas spację wejść tutaj. Nie da się wejść do tej lawy, tak jak klikacie spację, tak swoją drogą. Zbugowane. Czemu się nie da? A jak stanę tak równo pod, to wejdę. No to chyba tak, ale jak próbujesz ale czekaj, ale patrz! Wybuchnę, starzy! Proszę pomóżcie mi dać Emilia wodę, wody, 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 potrzebuję wody, potrzebuję wody. Ojoj, ja nie mam wody. Matko, umrzesz chyba, dobra, Emilia. Dobra, umrzesz chyba, Emilia. Ej, umrzesz chyba, Emilia. Jaki przejęty. Umrzesz chyba. Umrzesz chyba, Emilia. Poznajmij mi po prostu mega fakt. Przepraszam, bo mi szkoda było, no bo bomba tutaj tyka, no byłoby smutna, jakby coś ci się stało, ale... A w ogóle czekaj, czy ta bomba jest zaplątana w twoje włosy, czy mi się wydaje? Tak na dobre wyszło. No tak jak. Ej, faktycznie! Ale ci splut warkocza. No way! Warkocza. O? Zaplątałaś się warkocza. Widzisz, Emiliano, po prostu za długie włosy. Ty sobie tam. No nie mam długich włosów, no kurde, no. Ty ci na ciastku tego, ja wiem. Jadłaś, dobra, jadłaś ciastko i się do ciastka przykleiło. Tutaj z tyłu na przykład. Ja no, nie mogę. Prawda, no i wszystko nie, no się wydało. Nie, dobra, Emilia, ściągam to kamizelkę, koniec pranka. Zmanie ciastko. No przecież to nie jest prank. No faktycznie, to nie jest w sumie prank. Ja szczerze, ja już nie wiem, czy to jest prank, czy to jest prawda, bo już mnie tyle prankują razy, a ja, nie wiem, na poważnie to biorę. Ja wszystko tutaj z dystansem biorę, ale serio, myślę, że to wygląda dosyć prawdziwie, ta... Nie, no dobra, ja mam pomysł. Może tak, Emilia, wrócisz z powrotem do siebie na chatę, do tego bunkru, jak że tak powiem, klepnie, to klepnie, tak, jak nie żeby, klepnie, jak, to jak nie. No, przestań tak mówić. Ale, nie, ale ja najważniejsze jestem... co, dobra, to my poszukamy rozwiązania, my po... Co? Tak, poszukać, ja już nie mam sił. Tak, my poszukamy rozwiązania. Ja ją bzyku, ja ją wybuchnę. Ja ją odprowadzę. Ja ją odprowadzę, a ty tutaj, prawda, bzyku, idź poszukaj w książce jakiegoś rozwiązania. Wiesz co, zrobimy wszystko, co w mojej mocy, żeby mi się udało tą Emilię naprawić, ale nie wiem. Zrobimy wszystko, co w mojej mocy, żeby mi się udało. Uciec chyba, spalionować, żeby się nie wysadziło. Dobra, chodź. Chodź, idziemy. Albo zamknąć. Chodź Emilia, idziemy, normalnie oddam cię do tego bunkru sportowego, chociaż nie wiem, czy tam jesteś bezpieczny, skoro tam Yeti ci wszedł i ci jakoś zaplantował, no ale trudno, no obiecuję ci, żarty żartami, ale wiesz, tutaj prawda, no nie spocznę, póki cię nie naprawimy, póki nie załatwimy tego, teraz uważaj tylko, żeby zbyt wielkim impetem nie spaść na dół. Tak, uderzmy jeszcze, okay. Że po prostu jest na dół. Spadłaś, nie wysadziło się, czyli jest wszystko git. Dobra, połóż się i się nie ruszaj, nie? Tu masz trochę chleba. Okej, okay, nie ruszam się. Smacznego życzę po prostu. Nie ruszam się. I po prostu czekaj, mam nie? Mam nadzieję, że nie wybuchnę. Tak, wybuchnę. To będziemy cię miło wspominać. Jestem zbyt młoda. No, Trzypson! Jestem zbyt młoda na to, żeby wybuchnąć jakiejś bombie Yetiego. Dobrze. Nie, obiecuję, że ściągniemy to z ciebie i znajdziemy rozwiązanie na to. Życzę udanej nocy, ja lecę szukać informacji jakichś. Trzym się i nie pękaj. Trzym się.
Dobrze, widzowie, mnie bawi ta sytuacja troszkę, no bo jednak nie spodziewałem się tego tutaj, że Emilia będzie jakąś bombę miała, ale to faktycznie jest podejrzane, widzowie. Ja tutaj chciałem tak odróżnić troszkę atmosferę, żeby ona się nie czuła taka przejęta tą sytuacją, ale widzę, że jest, nie jest kolorowo, widzowie, i nie możemy tutaj, że tak powiem, no nie możemy się śmiać już, nie? Więc trzeba znaleźć porządną, że tak powiem, rozwiązanie na to. Dajcie mi znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie i jaki pomysł, jak rozbroić, jak się pozbyć tego czegoś, no bo no nie jest kolorowo, widzowie, nie? Grozi to tutaj, że tak powiem, mocnym wybuchem i nie chcielibyśmy bardzo takiej sytuacji, takiego scenariusza. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro. Pozdro, cześć. Pa, pa.